Bardzo dobry wynik pana prezydenta Andrzeja Dudy. Świetny wynik Polaków wszystkich, którzy tak gremialnie poszli do wyborów. Dziękujemy i gratulujemy. No i mamy wielką prośbę, żeby w drugiej turze też iść na wybory, no i zagłosować na pana prezydenta Andrzeja Dudę, który jest gwarantem zachowania tych wszystkich przywilejów, jakie udało się przez ostatnie 5 lat wywalczyć dla Polaków. Szanowni państwo, jesteśmy po pierwszej turze wyborów prezydenckich, wyborów niezwykle ważnych dla Polaków, niezależnie gdzie Polacy żyją, czy w Polsce, czy też za granicą. Mam nadzieję i wierzę głęboko, że Andrzej Duda i że Polska może liczyć na Polonię, bo nikt tak jak państwo nie znacie i nie wiecie, czym jest życie poza Polską, jak ważne są sprawy polskie dla Polaków nie tylko żyjących tutaj w Polsce, ale także poza granicami kraju. I mam nadzieję, szanowni państwo, że za 2 tygodnie pan prezydent Andrzej Duda oraz Polacy mieszkający w Polsce będą mogli liczyć na państwa i że zagłosujecie państwo ponownie za Andrzejem Dudą, że pójdziecie do wyborów i oddacie głos. Ja jako poseł ziemi radomskiej, jako poseł Rzeczpospolitej Polskiej bardzo państwu dziękuję za to zaangażowanie, za tą frekwencję. Wiem, że jest to niełatwa sprawa, że to wymaga pewnego wysiłku logistycznego, no ale okazuje się, że Polska zawsze może liczyć na swoich obywateli. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za to. Jesteśmy po pierwszej turze wyborów. Frekwencja niewiarygodna jak na polskie warunki, ale to bardzo cieszy. Pokazuje, że Polacy chcą wybierać głowę naszego państwa, prezydenta. Bardzo dobry wynik również pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ten, który mniej więcej odpowiada sondażom. Jedno jest pewne, najbliższe 2 tygodnie to bardzo ciężka mobilizacja i ciężka praca do tego, abyśmy mogli świętować wspólnie reelekcję pana prezydenta, abyśmy mogli wybrać Polskę opartą o polską rodzinę, mężczyznę i kobietę wychowującą dzieci. A po drugiej stronie, szanowni państwo, jednak mamy takie środowiska, które wybierają inną drogę. Prezydent Andrzej Duda jest tą osobą, która gwarantuje rozwój naszego kraju i gwarantuje również znakomitą współpracę międzynarodową. Nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale również w Europie. Jest politykiem już bardzo znanym, ale też politykiem, z którym wielu prezydentów, premierów bardzo się mocno liczy. Jestem przekonany, że najlepszym wyborem jest prezydent Andrzej Duda. Również zapewni rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju. Andrzej Duda wygrał pierwszą turę i trzymam bardzo mocno kciuki za to, że wygramy drugą turę. Trzeba się mocno sprężyć, ciężko przepracować najbliższe 2 tygodnie i myślę, że będzie dobrze.